Ok. Prowadzić tego psa na spacer, to masakr, on nie chce wychodzić z domu. Na razie jest. Teraz się będzie pewnie trzepała zimno. Idziesz, czy nie idziesz? Elenios? Nie idziesz do domu, idziesz ze mną. No, ze mną pójdziesz. Marta będzie z ciebie dumna, że poszłaś. Wezmę cię na ręce na początek. Chodź. Może tak będzie ci lepiej. Spacer z Daleniem. Dzień pierwszy. Dalej poznaj las. Bo Dalenios to taki niski pies. Tak idzie do lasu z rana. Chodź, Dalenios. Chodź. Dalej, tam będzie fajnie. Jakie to jest przyjemne mieć dwie minuty od lasu. Dalenios też się na pewno cieszy. Daleniosa muszę wziąć na ręce, bo on już dalej nie może. Ledwo wyszliśmy i on się już cofie do domu, bo tam ciepło. Co, na ręce, tak? Co tam widzisz, Dalenios? Dom? Jak ci się idzie, Daleniosie? Jesteś z siebie dumna? Czujesz się spełnionym psem? Wybaczymy Daleniosowi, że tam nie chciał iść, bo jest tam trochę mokro. Właściwie to tak. Ale teraz już poleciał gdzieś dalej, nie wiadomo gdzie on jest. Znikły. Dopiero się obudzi, jak słońce wyjdzie. Ale to jest cudowne, jak jego nie ma. Idziesz sobie. Samemu możesz kontemplować myśli. Jakoś tak to się mówi. Tak to zerkać, gdzie jest twój pies, żeby nie znikł. Żeby cię później żona nie ukatrupiła w domu, że go nie wróciłeś z nim. O! Sarna. Była tam sarna. A, niedobre. Czy wy też to słyszycie? Nic nie słychać. Znalazłem piękną choinkę na święta. Idealnie. Co o niej sądzicie? Czy nie wydaje wam się gęściutka? Taka gęściutka, ile by tu bombek weszło. Wiem, nie wolno ścinać drzew w lesie. Ale ta choinka jest taka gęściutka. Zaraz to mnie wyskoczy jakiś wiewiór. To byłaby idealna choinka na święta. Idealna. Martuś, popatrz, jaka gęściutka. Jaka gęściutka choinka. I tak tylko. U mnie w domu zawsze na choince wiszą cukierki. Tata zawsze wiąże, a ja zawsze zjadam. Tylko zawsze zjadam je tak, żeby nie było widać, że są zjedzone. Zawsze biorę tak, odkręcam cukierka, wyciągam środek i skręcam go z powrotem tak, żeby nie było widać. A później jak ściągają choinkę, zawsze zapieram. Kto zjadł wszystkie cukierki? Czyżbym znalazł grzyba? Myślisz, że to jest dobry grzyb? Chyba nie jest dobry grzyb. Wydaje mi się, że to będzie trójok. Ale sprawdźmy to. To jest... Moim zdaniem, niedorośnięty trójok. Więc go zostawię. Może jak trochę podrośnie, to będę wiedział. Nie, to na pewno jest trójok. Wygląda dziwnie. Może ktoś to się zna, tylko weźmie. Chyba znalazłem grzyba. Ten grzyb to jest dobry grzyb. Czy ten grzyb? Nie jest trójok, ale wydaje mi się, że ten jest dobry,
I że tamten też był dobry. Ja go niepotrzebnie odłożyłem. Uuu, jaki ładny grzyb. Bo tak sobie my z Martą wymyśliliśmy, że kupimy dom. A już będzie gotowy, tylko jeszcze nie jest. Ale jak będzie gotowy, to że rano ja pójdę sobie na grzyby. Z dalej niosę, wrócę do zrobienia jajecznicę, kawkę i przyniosę Marcie do łóżka. Taki był nasz plan. Co prawda Marta w tym planie miała tylko spać. Ale zawsze to jakiś plan. Kocham cię, Martuś. Marcie w styczniu obiecałem, że we wrześniu będziemy mieli dom. Wtedy się tak nie zapowiadało. Więc to była bardzo duża obietnica. Ale się udało ją spełnić. To jest takie cudowne, jak wiesz, że możesz zagwarantować swojej żonie dom, że możesz sobie w nim spać, mieszkać, gotować, sprzątać. Aha. I żyć, i czuć się dobrze. Tam jeszcze nie byliśmy. Jakaś nowa droga. Będziemy skręcać w las. Bo tutaj nie będzie grzybów. Chodź, Dalenios. Tutaj, w tą stronę. Chodź. Dalenios się słucha i biega po lesie. Takiego grzyba. To. Szukaj. Szukaj takiego grzyba. No szukaj. Szukaj. No. Szukamy grzyba? Taki grzyb. Chodź, powąchaj. Tutaj. No. Wiesz, gdzie jest taki grzyb? Czujesz? No gdzie jest? Widzisz grzyba? A ty znalazłaś grzyba! Dobry pies! Znalazł grzyba! Czyli ona dobrze wiedziała, że to jest grzyb, tylko że to jest huba buba! Znaczy huba. Bez buba. Buba to guma. Dalenios, szukaj grzyba! Następnego, ale nie hubę! Szukaj grzyba! Szukaj! Szukaj grzyba! Nie po tym błocie! Nie wrócimy do domu, póki nie znajdziemy jeszcze jednego grzyba, więc się staraj. Wąchaj, niuchaj, szukaj. Trochę się zgubiliśmy, więc to z tym niewróceniem do domu może być taka trochę prawda. Martuś, ratuj. Chyba tu już byliśmy. Tu jest taka droga. Tu jest taka droga. A tu jest taka droga. Trzeba było wziąć kompas. Dalenios, czujesz drogę do domu? Czy wyczuwasz, którędy mamy iść? Czy myśmy tu już byli? Taka droga? Taka droga? I taka droga. Chyba tu już byliśmy. Tym razem pójdziemy tą drogą. Bym sobie urwał grzyba. Kto ma ochoty iść z Krzysiem do lasu? Tak się zgubiłem. To nie chodź, chociaż coś po mnie zostanie. Martuś, kocham cię bardzo. Możesz wziąć sobie gofra. Tylko pamiętaj, trzeba tam parę rzeczy naprawić. Czy to nie trójok? Ale wydaje mi się, że to trójok. Tak, to będzie. To jest istny trójok. Dwa kolanka! Moje kolanko. Ała. Jedno. Ała. Drugie. Wiewiórka dwoma kamieniami uderza. Party. I said disco, you said party. Chyba znalazłem grzyba. I chyba to trójok jest. A nie. Nie jest to trójok. Ale wygląda jak trójok, ale nie jest trójok chyba. Jak myślicie? Trójok czy nie trójok, bo jest ich tu więcej. Co znalazłaś? Grzyba znalazłaś? Popatrz, jakiego grzyba znalazłaś. Ciekawe, czy jest dobry? Jesteś z siebie dumna? Jesteś dumna, Daleniosie? Umiesz szukać grzyba. Jak chcesz, to umiesz znaleźć grzyba. Szukaj grzyba. Następny. Jo! Ile grzybów!
Magdalenius, jesteś świetna. Ho, ho, ho. Następny. Jaki ładny grzyb. Piękny, duży grzyb. Ała, ała, ale się zaczepiłem. Ale to jest cudowne. Tyle grzybów. Cały czas chodziłem z jednym, się jarałem. O, mam grzyba, mam grzyba. Teraz mam tyle grzybów. Już idziemy na... Jest grzyb. Mówiłem, że jeszcze tu będzie grzyb. Ja nie wiem, jak ja to wszystko ogarnę. Piękne grzyby. Piękne grzyby. Piękne grzyby. Jak ja z tym wrócę do domu? Przecież tego jest za dużo. Kolejny grzyb. Dobra, dalej nie starczy nam grzybów, bo ich więcej nie uniesiemy. Po prostu już nie uniesiemy grzybów. Mam dwie ręce grzybów i mógłbym zbierać dalej. Patrzcie, ile grzybów. Drugą rękę też mam taką pełną. Jedna mała ręka grzybów. Dalenios mi dużo pomógł. Dalenios jest dobrym psem jednak. Nie chciał iść na początku, ale jednak spoko. No. Nie no, no zdupcy mi ten grzyb, no zdupcy mi ten grzyb. Nie wiem, Martusz, jak ty to połączysz wszystko. Nie mam pojęcia, jak ty to połączysz. Czy jak mówię nieskładnie, nie będzie tego jak połączyć. Ale to jest mój pierwszy vlog. Pierwszy. Pierwszy samotny vlog. Jeśli spodobał wam się ten vlog, ten mój pierwszy samotny vlog, dajcie łapki w górę. Jak się uzbiera 1000 łapek w górę, to nagramy drugi. Znowu pójdę po grzyby. A jak się uzbiera 2000 łapek w górę, to wyciągnę Martę ze sobą rano. Nagram to, jak ją budzę. O! Dotarliśmy do Leniosie. Jak się z tym czujesz? Fajnie? Okej, myśmy wrócili z Daleniosem. Idziemy robić kawę i pójdziemy Martusie. Dzisiaj pijemy kawę Etiopia! 4 Dobry. Proszę. Idziemy się pochwalić. No co ty gadasz? No co ty... Tylko ten... Czaj, że ten mi spadł zaraz pod drzwiami. Ten mi spadł zaraz. Taki był duży. Największy. Jest tyle grzybów. Ja już nie zbierałem więcej, bo ja nie mogłem unieść. No co ty gadasz? No. Ja już po prostu... Tam znaleźliśmy z Daleniem taką polankę. Daleń wyniuchał. Bo tego najpierw znalazłem. No. I dałem mu wąchać, żeby szukał. Chciałem jakąś polankę. Dalunia! Ja bym zbierał, ale już do dwóch rąk mi się już nie mieściły. Kończymy Krzysiowego vloga. Martusi doniosłem grzyby i kawę, jak mówiłem. Także pa!